Kot też jest, muszę wam powiedzieć, ale ono w ogóle tak nie uczestniczy, tylko po prostu śpi. Koty to są mistrzowie odpoczynku. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy się uczyć od kotów, prawda? Bo my tak ciągle ganiamy i nie wiadomo za czym. A kot nie gania, i sobie leży, prawda? I co za różnica? No ale to znowu jakieś takie moje filozofie wybaczcie, wynikające z obserwacji kota. No właśnie, co się dzieje? Gastronomia, wszyscy patrzą na tą gastronomię, ona została odmrożona, może też chodzicie do jakiejś gastronomii no i dane tutaj pokazują, że tam, gdzie one zostały, tam, gdzie zostały odmrożone, tam gdzie zostały otwarte, bo część punktów w ogóle się nie otworzyła, to, ma, to spadek sprzedaży jest jakiś 50%, więc to jest bardzo źle. Bardzo źle, chociaż te punkty, które gdzieś tam stawiają na, również na dowóz, tylko

I to jest również bardzo źle. Jeżeli przejdziecie się po jakichś turystycznych miejscach, a ja, ja mieszkam w końcu w turystycznym, w turystycznym mieście na północy Polski, to to również bardzo źle wygląda. Oczywiście w momencie jakiegoś tam ładniejszego słońca to ludzi jest więcej, ale generalnie rzecz biorąc jest delirka. Samoloty nie latają. Ci wszyscy zagraniczni turyści po prostu nie, przy, nie przyjadą. Żadnych planów nie ma na, na, na ich wpuszczenie. A jak słyszymy też i pewnie niezachętnie oni do nas będą przyjechać, tak jak i nie zachętnie nas się wpuszcza. No bo przecież inne rządy, na przykład czeski czy, czy słowacki obserwują jak wygląda ta krzywa zachorowań u nas. Głupi nie są i widzą, prawda? I wcale nie chcą Polaków wpuszczać. No ale my się tutaj wkrótce na wakacje rozjedziemy. Ja oczywiście słyszę, jedziemy w góry. Przecież widzisz, no wszyscy jadą. Słuchaj, o co chodzi? Wszyscy piłują granaty, prawda? Walą młotkami w pociski moździerzowe, że używają je takich paraleli, a ty nie walić, prawda? Jest ta presja, jest ten behawioryzm. No właśnie, a ja się pytam, a jak dojedziecie w te góry, a tam spotkacie ludzi ze Śląska, no to w Bieszczady. A w Bieszczady są dzisiaj oczywiście tak, słuchajcie, puste. Czytałem ostatnio, że nawet jakąś drogę robią, co prawda nie asfaltową na połoniny, pewnie do wyrębu lasu, bo u nas się teraz lasy drąbie na, na masowo, no bo muszą być skąd pieniądze na to rozdawnictwo, na te białomory, kopanie Jakichś kanałów, do szuwarów. Mówię tu oczywiście o tym, o tym kolejnym, można powiedzieć, socjalistycznym wielkim przedsięwzięciu, przekopaniu kanału do Elbląga. w ogóle ekonomicznie absurdalny, militarnie też, ale ostatnio ktoś mi napisał, że to w ogóle do inwestycji infrastrukturalnych się nie, nie podchodzi na zasadzie rachunku, zysków i strat. No, i słuchajcie, to są takie bełko, są takie bzdury, straszne świnko, no, że, że to się w głowie nie mieści. Ale przecież ludzie w to wierzą, tak? no bo to jest taka postprawda, tak. To jest to, co opisywał to, co opisywał Orwell, i o tym jeszcze kilka słów powiemy, bo czytaliśmy ostatnio bardzo artykuł ciekawy o tym, który chcieliśmy Wam polecić. Więc w biznesie, słuchajcie, dzieje się różnie. Chociaż wszyscy oczywiście patrzą też na Stany Zjednoczone, bo to jest przecież najważniejsza gospodarka skądinąd na świecie, pewnie razem z Chinami też, które gdzieś się tam pochowały. To ciekawe, tak? bo o Chinach mało słyszymy, ale to te, można powiedzieć, centralnie zarządzane reżimy, to mają taką zdolność, prawda, się chowania i manipulowania informacją. Chociaż to jest z drugiej strony bardzo niepokojące, jak wiecie, oni teraz kładą łapę, kładą łapę na, na Hongkongu, więc. No tam nieciekawie się też dzieje, ale o tym teraz nikt nie myśli, no bo w końcu mamy ważniejsze sprawy. Więc wracając do Stanów Zjednoczonych, to tam informacje, które czytamy są jak to się mówią mixt, bo wiele osób tam bezrobocie chyba w pewnym momencie sięgało prawie 36 milionów, a potem zaczęło się dziać. No ale o tym za chwilę jeszcze parę słów Ostatnie dane pokazywały, że bezrobocie jakby przestało rosnąć, a nawet trochę spadło. W maju chyba 13,3%, wcześniej było 14,7%, więc jakby burów w odwrotnym kierunku to jest jakąś tam w miarę dobrą informacją. Jak wiecie, w Stanach jest to fire and hire łatwo się zwalnia, łatwo się zatrudnia, ale z drugiej strony widzimy tam. No, wybuchły te wszystkie zamieszki związane z zabiciem Georgia Floyda, tego czarnoskórego, czy afroamerykanina, -afro co też pokazuje słabość tego państwa, jest efektem tego szerzenia nienawiści przez Donalda Trumpa. No, bardzo to też niepokojące i znowu też pokazuje, że świat się niby tak zmienia, ale, ale on się nie zmienia. Muszę powiedzieć, że to wywołało mnie takie pewne inne, pewne inne Przemyślenia, można powiedzieć, bo rozmawiam trochę z młodymi ludźmi i tak teraz słyszę, jestem przerażony, jakie oni mają właśnie takie, można powiedzieć, poglądy. No, że niby słuchajcie, wiadomo, no ale ci czarni, to tak, no. Rasizm jest straszną rzeczą, trudno się tego wyzbyć. I z drugiej strony widzimy, że te różne takie pomysły autorytarne, rasistowskie, antysemickie bardzo ostatnio zyskują na, zyskują na, na znaczeniu, szczególnie w czasach takich kryzysów. Mamy różnych neo, nawet gdzieś tam aplikujących o najwyższe, o najwyższe stolce. Bardzo to wszystko nieciekawe. Oni wszyscy oczywiście mile i ładnie wyglądają, ale jeżeli spojrzycie na historię nazizmu, to oni też w swoim czasie. Się mile i ładnie wyglądali, a potem, pamiętacie, to sławne przemówienie Turskiego w, w Auschwitz, to się wszystko zmienia. Niestety historia, historia lubi się powtarzać. Nie wiem, czy słowo lubi, lepiej, żeby nie lubiła. No więc sytuacja biznesowa nie jest jasna. W Polsce jest też oczywiście. Również niejasna, bo słyszymy tutaj całą masę wspaniałej propagandy, jak to się wszystko będzie rozwijało i że będziemy budowali jakieś kosmodromy. To jest w ogóle następna, następny jakiś biomor, następna kpina. Ale przecież ludzie to kupują, bo kto to tam wie, jak się robi jakiś tam project management, prawda? Wiadomo, że będzie i ma być, bo, bo powiedzieli towarzysze z Komitetu Centralnego, Ciekawe takie informacje ostatnio przeczytałem, że nastąpił w czasie tego lockdownu wzrost znaczny obrotu gotówkowego. Jakieś 23% zwykle to był gdzieś tam wzrost rok do roku o 10%. Yy, I wytłumaczenia są, yy, są wielorakie. Jeden jest taki, bardzo ciekawy, że to po prostu wynikało z wzrostu z szarej strefy. No jak, tych, yy, jak tych naszych fryzjerów pozamykali, no to oni jeździli pewnie gdzieś tam, yy, pewnie gdzieś tam, yy, może do Was. Jeździli do Was. No dobra, wiem, że nie powiecie. Cichosza, sza. Strzygli, no i oczywiście kasowali w gotówce. No i to był jeden taki efekt. A z drugiej strony, zauważcie, że jak kasowali w gotówce, no to nie było z tego podatków. Więc no to jest takie właśnie strzelenie sobie do własnej bramki. No ale dzisiaj, dzisiaj jest mało zakażeń, tylko 600, więc mogą sobie robić co chcą. Drugi efekt jest też pewnie taki, że ludzie sięgnęli po wypłaty, żeby chować gotówkę w kanapach. To nie jest w końcu nic, bo w takich ciężkich czasach to jest pewnie naturalne działanie, chociaż z drugiej strony można się zastanawiać, czy, czy jeżeli właśnie jest duży kryzys, to należy chować akurat należy akurat przechowywać lokalną gotówkę, prawda? Kto będzie coś później kupować. Widzieliśmy to zresztą na początku pandemii, kiedy wszyscy zaczęli. Przerzucili się, można pójść na gospodarkę towarową i zaczęli robić zapasy. Wracając jeszcze do tego, jak się zachowują różne gospodarki, co się dzieje w różnych biznesach, wpadł mi do, do, do oka wpadł mi do oka. Wpad mi, e, można powiedzieć, gdzieś tam przedmiot ekran radarowy, takie zestawienie pokazujące, to no, dotyczy akurat, akurat z Stanów Zjednoczonych z Bureau of Labor Statistics, czyli jak rozumiemy, taki, taki gus amerykański. Wpadło mi takie zestawienie pokazujące, które branże, jak się można powiedzieć zachowują, jak reagują na na pandemię i jak sobie radzą z tą pandemią. I z tego, co widzimy, to najgorzej sobie radzą, można powiedzieć, największy spadek i najtrudniej wychodzi się z tych lockdownów takim branżom jak kopalnie. O, to ciekawe, prawda? Ciekawe. Transportation, różnego rodzaju miejskie, miejskie usługi, informacja i najgorzej sobie radzi rząd, government, no... To też ciekawe, bo słyszymy o jakichś tarczach i pewnie będą się działy różnego rodzaju obcięcia, obcięcia kosztów również u nas, czyli government jest bardzo silnie uderzony. Kto sobie najlepiej radzi z pandemią, najszybciej wychodzi z pandemii? Z tego co widzimy, leisure and hospitality, czyli no, wypoczynek, i, wypoczynek i, i opieka różnego rodzaju. Ciekawe, co tu się pod tym kryje. Education sobie całkiem e, and health services e, e, dobrze radzi. Profesjonalne usługi biznesowe, czyli pewnie różni doradcy, finanse. O, też słyszałem ostatnio, a propos tych różnych teorii spiskowych, ktoś mnie przekonywał, że to wszystko jest wymyślone przez Billa Gata i, i banki, bo przecież banki najwięcej zarabiają na pandemii. No, to jest jednak wątpliwe w świetle tych, tych tutaj danych. Retail sobie też nieźle radzi, i budowlanka też całkiem sobie nieźle radzi w wychodzeniu w Stanach Zjednoczonych z pandemii. Jak to jest u nas, to pewnie może być podobnie, ale co to oznacza w takich liczbach rzeczywiście można powiedzieć całkowitych, w wpływie na, na to mityczne PKB, którego przecież teraz już ma, ma nie być najważniejsze, to jest zupełnie inna sprawa. No właśnie, drodzy, tak tu się rozgadałem i rozpędziłem z samego rana, bo nagrywam tego, ten podcast dosyć wcześnie rano. I teraz może trochę zwolnię, teraz będę wolniej mówił. Mam nadzieję, że może to Wam będzie bardziej odpowiadało. A propos, wiecie, no, nagrywanie podcastu, bo też to jest pewne technikalia, jest pewnie to efekt pewnego doświadczenia i różnych pomysłów. Ostatnio, i to Wam polecałem wielokrotnie, słuchałem. Um... No Nie ostatnio, skoro wielokrotnie słuchałem, słucham takiego podcastu Hardcore History Dana Karlina. Polecam Wam serdecznie, bo ostatnio no, to było wielkie poruszenie też w społeczności globalnej. Pojawił się czwarty taki mega odcinek dotyczący, e, dotyczący e, Japonii, e, Imperium Japonii i e, jego walki z Imperium Stanów Zjednoczonych przed, e, przed drugą i w czasie II wojny światowej. Bardzo ciekawe informacje. No i tam też słuchałem te starsze podcasty Dana Karlina. I widzę, jak to się pewnie zmienia w czasie. To też jak z blogiem, prawda? I mój blog przechodził różnego rodzaju zmiany. Więc raz mówię szybciej, raz mówię wolniej. Możecie dać ewentualnie znać, co wolicie. Bardzo proszę. Więc teraz postaram się mówić trochę wolniej, bo tutaj taka chwila małej refleksji. Wpadł mi do oka, znowu, wpadł mi do oka, wpadł mi taki artykuł, o którym chciałem powiedzieć kilka słów, a jego autorem jest en Applebaum. Anna Applebaum jest bardzo znaną oczywiście pisarką, dziennikarką The Post, The Washington Post. Napisała taką książkę o głagu, o głodzie na Ukrainie. Pewnie bardzo ciekawe, ale ja wam powiem szczerze, że ja po prostu nie mam już siły czytać takich książek. Czasami sięgam po nie i znowu gdzieś tam. To jest zbyt ciężkie, a ja już wiem, co się tam, co się tam działo. Ale czytam oczywiście, słucham Ann Bomb*, bo ona się też wypowiada w wielu mediach. Skądinąd żona Radka Sikorskiego? Bardzo inteligentna, bardzo inteligentna kobieta. I ona w czasopiśmie The Atlantic, które wam polecam. Wybaczcie też taki mój pronunciation czasami, ale jak się mówi po polsku, możecie spróbować i nagle się przechodzi na inny język, to się ten język też, też plączę. No więc to do purystów językowych i artykuł nosi nazwę History will judge the complicit. Historia oceni tych, którzy się można powiedzieć, zgadzają, ci którzy idą, ci, którzy idą w szeregu, takie dowolne tłumaczenie. No, wiecie, a propos tego tytułu, ty akurat w to nie wierzy. Stary cynik ze mnie, tam historia co ocenia, co to jest historia, tam, prawda? Ci, którzy się nie zgadzali, pójdą do piachu, a reszta sobie będzie tam maszerować, prawda? W niebie będzie <laughs> sprawiedliwość, co do tego mam też poważne wątpliwości. No więc his, w tym artykule jest opisane w ogóle, Enea odnosi się do, do takiego właśnie, do tych kwestii, które się dzieją teraz na świecie, jak autorytarianizm czy autorytaryzm, jak on, można powiedzieć, podporządkowuje swoje, sobie ludzi. To jest zresztą historia wielokrotnie opisywana, już nie mówię o już nie mówię o 1984 Orwella, na który się wszyscy powołują, a nie wiem ile osób to tak Naprawdę zrozumiało. Wybaczcie, taką mam, takie mam przemyślenie. I o Józef Mackiewicz, on wpisał w Drodze Donikąd. Mój ulubiony aktor, o którym mało już kto pamięta, wielki polski, przepraszam, aktor, pisarz oczywiście. No właśnie, język trochę się plącze. Mój ulubiony pisarz Józef Mackiewicz, syn Kata Mackiewicza, który jest o wiele bardziej znany, a Józef Mackiewicz, moim zdaniem, to wielki polski pisarz. Z różnych przyczyn zapomniany i to nie bez powodu. Nie bez powodu, między innymi ze powodu z tak zwanej słynnej sprawy Józefa Mackiewicza, związanej z mordem w Katyniu. O tym już nie będę mówił, może kiedyś o tym wspomnę. O tym pięknie pisał Józef Mackiewicz. O, ostatnio słyszałem, nie słyszałem, znowu oglądałem taki film Powidok, o takim polskim malarzu, który został, który umarł właściwie z głodu w czasach stalinowskim, ponieważ nie chciał się podporządkować podporządkować masom, można powiedzieć tej dziejowej konieczności stalinizmu. Dzisiaj dlatego wspominam o tym artykule NEP.